Cześć, czołem. Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku z Farming Simulatora 17. Dzisiaj, słuchajcie, będziemy rozwiązywali problem, który pojawia się w tej grze. Jest to dosyć ważna sprawa, którą nie wiem dlaczego programiści po prostu pominęli. Mianowicie, buguje się silos, w którym robimy kiszonkę. Nie da się go do końca wyładować, zostaje tam trochę kiszonki i niestety zostaje w ścianie. Troszkę walczyłem z tematem, troszkę sobie googlowałem, troszkę sam kombinowałem. No i cóż, jest kilka sposobów, jak to możemy rozwiązać. Możemy wchodzić tam w pliki systemowe gry, coś tam zerować, coś tam kasować, podmieniać. Natomiast to jest raczej ryzykowny interes. Ja zawsze bałem się takich rzeczy robić i też Wam tego nie radzę. Dlaczego? Dlatego, że możemy zrobić to dosyć prosto samemu. Na YouTubach zobaczycie kilka filmików, w których jakiś tam Francuz, czy Niemiec, czy Anglik, bo nie widziałem żadnych polskich filmików na ten temat jeszcze, naprawia ten bóg kultywatorem. Natomiast ja doszedłem do wniosku, że kultywator jest złym pomysłem. Próbowałem to robić kultywatorem, straciłem z pół godziny i nie oczyściłem całości. Jest, słuchajcie, dużo lepszy sposób, właśnie pług. Pługiem możemy przeorać kultywator. Jest to dosyć proste i dużo szybsze. Natomiast co jest ważne, musicie mieć pług sztywny. Ten podstawowy, najtańszy pług, jak wiecie, jak go używaliście, on się rusza na boki. On się do tego nie nada, więc słuchajcie, sprzedaję ten pług i kupuję pług, który jest sztywny, następny w kolejności. Już Wam, słuchajcie, pokazuję wszystko, o co chodzi, jak to naprawić, tak żebyście wiedzieli, że to nie jest dramat. Naprawdę, jak macie tylko troszkę porządniejszy pług, to możecie ten błąd naprawić bardzo szybko. Mi to przed chwilą zajęło jakieś 5 minut, łącznie z zakupem maszyny. Także to naprawdę trwa szybciutko. Jeżeli to jest tylko taki kłopot, to jakoś sobie z tym damy radę. Szkoda tylko, że programiści nie wzięli tego pod uwagę na samym początku, bo to jest raczej w moim odczuciu zbugować w taki sposób, podstawowy sposób zarobku w tej grze, to słabe. To chyba się im nie udało. Nie wiem, kto to przegapił, ale no przecież wiadomo, że kiszonką zarabiają wszyscy. Dodano nam ten system pasów, żeby nam było łatwiej ją sprzedawać, żeby nie trzeba było jeździć, tak? A jednak taki głupi błąd na początku gry. No ale nic. Mam nadzieję, że to naprawią szybko w kolejnym patchu. A póki tego nie naprawili, naprawdę my możemy zrobić to łatwo sami. Na chwilkę jeszcze, słuchajcie, tylko przerwę, włączę sobie tutaj pracowników, żeby coś nam robili, a nie tylko nic, żeby to się coś działo na tej farmie. Niech będzie tak. Ciebie też puśćmy. Niech coś się dzieje. Bo jak wiecie, czas to pieniądz. Jedziemy dalej. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, gdzie to jest, jak to się je, żebyście wiedzieli. Bo tak, próbowałem zebrać to, co mi się wydawało, że jest. Na przykład systemem pasów. I paradoksalnie pasy nie zbierają rzeczy ze ściany, czyli to nie działało. To nie działało. One mają dużą pojemność tak zbierania, ale nie w środku ściany. Jak widzicie, ten silos jest pusty. Tutaj nic nie ma. Ale jak widzicie, poziom wypełnienia to 873 jednostki. No i mamy dziwną sytuację. Ja sobie zaznaczyłem już, słuchajcie, gdzie to jest, kosiarką, tak na miejscu na wysokości. Ale jak do tego dochodzę, zobaczcie, jak podjedziecie jakimś pojazdem z boku silosu, w ten sposób, że tutaj będą drzwi i wyjdziecie z pojazdu, to on Wam wyjdzie, słuchajcie, w środku ściany. Zobaczcie, widzicie? Wysiadł w środku ściany, kolejny bug.
No ale widzicie, o co chodzi. Tak, w tym miejscu mamy po prostu kiszonkę, pasek kiszonki, który nam uniemożliwia napełnienie tego silosu ponownie. Próbowałem zbierać to kultywatorem, idzie źle. Próbowałem pasami, w ogóle nie idzie. Łychą także nie idzie w ogóle, więc jest to wszystko źle. Natomiast pługiem zrobimy to, słuchajcie, dosyć szybko. Co jest ważne? I dlaczego mówiłem, że ten pług musi być sztywny? Bo jak będziemy jechali prosto, to tego nie zbierzemy. Ale jak będziemy w dobrym miejscu zakręcali w prawo, tak żeby ten pług nam zachodził na ścianę, to wtedy to się uda szybko zebrać. Patrzcie, jak to robię. Jak teraz skręcamy, o tym razem się nie... A nie, troszkę się udało. Widzicie, już zebraliśmy 100 jednostek. Nie wiem, czy mi to zajmie 5 minut, czy 3, ale ważne jest to, żebyście zobaczyli, że się da. Widzicie, już mamy, zostało tylko 200. To jest kwestia złapania tych elementów, tak, tym pługiem. Ja też nie wiem dokładnie, w którym one teraz miejscu są, więc ja troszkę jadę na pamięć. O, już, patrzcie, widzicie, to zbraliśmy to minutę. Musicie tylko wiedzieć, gdzie szukać tego elementu i wszystko, słuchajcie, wychodzi prosto. Co jest ważne, czasem jak macie ten silos napełniony w dużej mierze, na przykład w połowie, są to wysokie hałdy, to tak naprawdę ta kiszonka czy ta trawa zalega nam i tutaj w środku, i na zewnątrz, więc ważne jest też to, żebyście, słuchajcie, wiecie, postawili sobie jakiś pojazd z boku i to, mówiąc najprościej, sobie oglądali, gdzie to jest, żebyście nie musieli 100 razy jeździć. Możemy teraz sobie to jeszcze potwierdzić. Zobaczcie, jest pusto. Widzicie? W środku jest pusto. Wszystko działa tak, jak powinno działać. Jak już tutaj jesteśmy, to sobie przy okazji rozrzućmy tą trawę, bo wstawimy znowu kiszonkę. Jest to nam niezbędne do życia niemalże, bo nasze krówki, ja się przyznam szczerze, długo z tym bawiłem i na przykład nie mamy już zbilansowanej karmy, tak? I to tak słabo. Te krówki nam, podejrzewam, zaraz zaczną tracić wydajność. Ale widzicie, możemy to wszystko zrobić. Jest to do zrobienia, jest to dosyć łatwe. Potrzebujecie tylko pług sztywny, a reszta przyjdzie, słuchajcie, sama. Chciałbym tak tutaj, wiecie, zadziałać, żeby to wyładować tuż przy końcu. Chociaż może być tak. Wtedy będzie troszkę łatwiej to ugniatać. Dobra, jakoś tam się udało. Więcej, słuchajcie, nie będziemy robić. Ja wam tylko pokazać, że się da. Że jak macie taki problem właśnie, że kiszonka wam gdzieś zalega i nie widzicie, to ona po prostu jest w ścianie. Trzeba to przeorać pługiem i wszystko będzie dobrze. Dzisiaj będzie krótki odcinek, no bo jak wiecie, dużo czasu straciłem na rozkminienie, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapki w górę. Podejrzewam, że komuś na pewno pomogę, no bo jest to problem dosyć świeży, którego kiedyś nie było. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suba. Zostawcie komentarz, szczególnie jeżeli wam pomogłem, to zawsze fajnie mobilizuje do dalszej pracy i nagrywania. Trzymajcie się ciepło, cześć!